moi drodzy. Dzisiaj bardzo długo wyczekiwana przez Was recenzja Kery 8. Dlatego, że wbiliście pod wtorkowym odcinkiem z First Impression PG5, którego również zapraszam. 60 lajków i dzisiaj omówimy takie, wiecie, już po przegraniu w tych butach odpowiedniej ilości czasu, omówienie ich. Jeśli chcecie wiedzieć, jak są zbudowane, z jakich materiałów, macie First Impression, zapraszam oczywiście do niego. Możecie tam sobie zobaczyć, jak otwieram te buciki piękne. A teraz przejdziemy do tego creme de la creme, czyli jak się w nich gra, czy są dobre, dla kogo się nadają, a dla kogo nie do końca. Jeśli chodzi o samą bryłę, dalej uważam, że są to jedne z ładniejszych butów tego sezonu. Naprawdę buciki śliczne. Lifestyle'owo bardzo bym je fitował, ale raczej niejasne, bo tutaj no wiadomo, przegrałem w nich trochę, więc tutaj ta pianka jest już troszkę czarna od spodu. No ale cóż, no po to robię testy, żeby być wiarygodnym, więc no muszę je ubrudzić. Same buty, jeśli jesteśmy już przy podeszwie, wiele osób pyta mnie, czy tu jest dobra trakcja, bo słyszeli, że jest najlepsza na świecie. Nie jest to najlepsza trakcja na świecie, jest to dobra trakcja. Korzystałem z nich na dwóch halach. Jedna to hala, którą przemilczę, na której jest bardzo zła trakcja, bardzo zła, i jeździłem w nich na łyżwach, a są dwie pary butów, w których nie jeździłem tam, które bardzo dobrze kleiły. Są to Puma All Pro, które mieliście już na kanale oraz których omówienie już niedługo, oraz New Balance te Kawaje, które też niedługo będą już recenzowane na kanale, ale o te prosicie, no to te recenzuję pierwsze. Te dwie pary mają zdecydowanie lepszą trakcję. Korzystałem z nich też na hali, która ma dobrą trakcję, która naprawdę dobrze klei. Jest to hala budynku Vera Sport, którą możecie zobaczyć na odcinkach z Ligi 3x3, który odcinek pierwszy był w sobotę, następny będzie tą sobotę, czyli jutro, więc wbijajcie, oglądajcie, zobaczycie, jaka to jest hala i naprawdę tam trakcja jest dobra. Ale tam sprawują się każde buty dobrze, no może poza jednymi, ale o nich też już niedługo. Więc trakcja jest dobra. Nawet poszedłbym w stronę, że jest bardzo dobra, ale nie jest wybitna, jakaś mega i super. Jest po prostu dobrą, łaną, bardzo dobrą trakcją. Nie ma się do czego doczepić. Jeśli chodzi o samoamortyzację, but fajnie pracuje pod nogą, nie można mu powiedzieć. Na pewno jest to lepsza amortyzacja niż, i teraz wiem, że zgrzeszę, co powiem, ale i wiele osób mnie za to pojedzie. Dla mnie jest fajniejszą amortyzacją niż Lightstrike od Adidas. Wiem, to bardzo moje własne, indywidualne zdanie, ale dla mnie fajniejszy system amortyzacji niż Lightstrike. Osobiście, jeśli miałbym wybrać, to no to wiadomo, wybrałbym amortyzację z LeBronów 17-18, czy z KD 13, czy z PG 4. Z PG 5 jeszcze za mało grałem, więc nie powiem. Te poduszki po całej długości mi siedzą, dla mnie to jest lepsza amortyzacja. No ale ja jestem ciężkim klocem. Wiadomo, jeśli ktoś będzie lżejszy, to też inaczej będzie pracować. I wiem, że dużo lżejszych zawodników woli nie grać w LeBronach, bo są zbyt masywne, za bardzo te poduszki pracują, mówią, że są mało responsywne, więc to musicie dobrać już do siebie. Jeśli miałbym ocenić amortyzację, bardzo fajna, naprawdę nie ma się do czego doczepić. I teraz dla mnie największa bolączka tego buta, czyli cholewka. Po pierwsze, jeśli fitujecie buty, to nie szedłbym w true to size, szedłbym 0,5 do góry, albo nawet cały size w górę, więc jeśli ja mam 45, to albo 11 US, jak kto woli, to tutaj mam rozmiar 45,5 i na pierwszym graniu zastanawiałem się, czy nie zrobiłem źle, że i powinienem wziąć 46, ale potem się rozeszły, już było w miarę ok, więc nie mam co narzekać. Sam but ma mały problem. Jest za miękki. I myślałem, że ponieważ grałem w Adidasach Crazy Explosivach, one były całe z Prainitu i ten Prainit był dość gruby i był wzmacniany po bokach i dobrze trzymał tą stopę. Tutaj niestety ja nie jestem dynamicznym zawodnikiem, naprawdę. Jestem ciężki, ale nie jestem dynamiczny, więc myślę, że jeśli ktoś mojej wagi przy dynamicznych ruchach, czynności wiecie, tych zatrzymaniach na bok, no to tutaj, oj, tak bardzo sceptycznie bym do tego podchodził. Naprawdę, dla ciężkich zawodników, dynamicznie grających,
Tak, średnio bym powiedział. I pamiętajcie, powiem to teraz. Nigdy nie porównujcie się z zawodnikami NBA, bo oni nie grają w takich butach. Oni nie grają w tych wersjach. Zobaczcie sobie podeszwę butów Harden Volume 5 u Hardena i u was. No, to zrozumiecie, dlaczego mówię, że nie porównujcie butów. Oni dostają troszkę inne wersje, robione specjalnie pod nich. Tu wzmocnienie, tu mniejsza poduszka, tu inna trakcja. Tak to działa. Ja uważam, że dla cięższych zawodników ten but, i dynamicznych przede wszystkim, nie będzie dobrym rozwiązaniem. Jest za miękki. Wiadomo, jeśli jesteś lekki i ty ważysz 50 kg, 60 kg, no to nie będzie tu takich przeciążeń bok, jak w przypadku zawodników, którzy są plus 100, tak jak ja. A no mówię, nie jestem za szybki, a mimo to czułem, że ta stopa mi się przesuwa. I no czułem tutaj duży nacisk, zresztą widać, jak tu bardzo ta skóra jest u mnie pogniecona, nawet jest pęknięta. Jeśli chodzi o wentylację, nie mogę się tu czepić, jest naprawdę spoko. Tutaj jest siatkowany materiał, więc nie może być złej wentylacji. Znaczy może się zdarzyć, ale no nie powinno. Jeśli chodzi o sznurowanie, naprawdę dobre sznuróweczki, to doceniamy zawsze. Nie rozwiązują się w trakcie meczu. Sam komfort buta na nodze, bardzo duży, bardzo wygodny but, naprawdę. Jeśli chodzi już, jak już dobierzecie size odpowiedni i wam się wyrobią, to naprawdę bardzo komfortowy but. No mówię, no na początku troszkę cisnęły, ale potem mówię, po dwóch grach już było w nich good. Reasumując, jeśli jesteś mega fanem Steve'a Kerrego i musisz mieć jego buty, to sobie je kup. Ja wiem, że niektórym nie wytłumaczysz, że jeśli kupisz buty Stephena Curry'ego, to nie będziesz grał jego. No to tak nie działa. Tak jak kupisz buty Kyrie'ego, to też nie będziesz grał tego. To tak nie działa. I jak zawsze mówię, że buty nie są na pozycję, to tutaj zdecydowanie dla lżejszych graczy but i mniej dynamicznych, powiedziałbym tak. Bo jeśli jeszcze jesteś już większy i bardziej dynamiczny, to może być ciężko. Statyczny, jeśli jesteś w miarę, no to nie powinno być takich problemów, chociaż ja nawet odczułem małe problemy przy dynamicznych ruchach w bok. A powtarzam po raz enty, nie jestem dynamicznym zawodnikiem. Wizualnie sztosy mega propsuje, jednak jedynym mankamentem, który tu jest, który blokował mnie by przed kupieniem tych butów, jeśli byłbym niskim zawodnikiem, to jest cena. 600 ponad złotych. Buty na razie nie są na promocjach. Oczywiście później będą, bo to jest Under Armour, więc myślę, że poniżej 300 zł może w pewnym momencie da radę je wyrwać i wtedy bym je dopiero powijał. Za retail zdecydowanie nie. Są buty dużo tańsze, które są lepsze i zdecydowanie na hale założyłem je trochę na beton, chciałem w nich pochodzić. To ta poduszka nie przyjęła tego dobrze. Tylko pochodziłem i rzuciłem parę razy na betonie i na dwór zdecydowanie nie. W szczególności te jasne CW będzie tragedia. I jeśli miałbym ocenić je dla mnie w skali butów od 1 do 10, 6, 6,5, może 7. Jeśli miałbym ocenić dla zawodnika pokroju na przykład Jakuba Wojtysiaka, pozdrawiam Kubusia, który jest leciutki, nie wiem ile Kuba ty ważysz, 70 kg? Tyle ważyłem w zerówce. No gdzieś koło tego, który jest bardzo szybki, dużo rzuca. Dla niego myślę, że buty kozak. Ale to już trzeba dobierać pod siebie. I pamiętajcie, 0,5 w górę co najmniej. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji pod filmem i polajkowaniu tego filmu, ponieważ moglibyście być dla mnie mili i wbijać dużo lajków i subików. Byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku z meczu, który już jutro. Cześć!